Anko, moi drodzy, ja jestem Marcin, tak jak zawsze w sumie, i dzisiaj kolejny odcinek z Summer Vacation. Jeśli lubicie plaże tak jak ja, to strzelcie po łapkę i subika, no by się zrymowało. Tutaj macie ostatnich subskrybentów, tak jak zawsze, i dzisiaj zostawcie subika, tak jak widzicie na moim palcu, tam na dole. Znów tutaj lecimy. Żeby to w miarę sensie wyglądało. Trochę do góry, trochę do góry, jeszcze trochę do góry. Dobra. I teraz zobaczymy, jak to mi wyszło. Dobra. W miarę dobrze. Lepiej niż wcześniej to robiłem. Jestem z siebie dumny. Dobra, ale na przykład jak chcecie takie przybliżenie, przykład wcześniejszych subskrybentów, spokojnie, mam jeszcze wasze screeny, no mam. Bo to by była hańba dla mnie, jakbym je wyrzucił. Dobra, dajemy tutaj. I teraz tutaj to samo. The Event Pancrop. I teraz tutaj. Czy mam to zaznaczone? Już jestem po cięciu. Halo? F11. Dlaczego on zawsze klika te F11? Jeju. No, dobra. To tak, mamy już tutaj film. Za pomocą Vegas Pro. Bo tak. Wczoraj tak siedzę, myślę, po wrzuceniu filmu, który widzieliście pewnie kilka dni temu, bo nie wiem kiedy to wrzucę. Tak siedzę i myślę, fajnie by było zrobić serię, jak montować jakiś popularny youtuber. No i więc pytam Sebę, czy opłaca mi się to robić. On mówi, że fajnie by to wyglądało i że poleca mi zacząć od Freeza, więc poszukałem kilka efektów, z których zesłynął Freeze. I pierwszy, który mi się nasuwa na myśl, to przycisk na palcu, więc no. Więc tak. Tutaj jakiś pulpit. Jakiś efekt. Przycisk subskrybuj, gdzie jak
Ale gdzie jest ten folder? O, tutaj jest, dobra. Tutaj damy... przycisk subskrybuj. Ten. Tak. Dobra. To zamkniemy. To możemy usunąć. Oczywiście Roma Kajer. Trzy kaweczka. Teraz gdzie zaczynam machać ten palec? Dobra, punk rob i tutaj, a czekajcie, trochę przycisk zmniejszę, jeszcze troszeczkę, nie powiększyć, nie zmniejszyć, dobra, tak i powiem wam to, bo jak zaczynacie, dopiero pierwszy raz to robicie, to będziecie mieli to odznaczone, ale musicie sobie to zaznaczyć, bo bez tego to robi to, że jak to będziecie mieli odznaczone, to jak będziecie robić to, co ja dalej, to wam nie będzie się przesuwał, tylko w pozycji końcowej, gdzie go ustawicie, tam będzie, a nie będzie się przesuwał. I więc musicie to zaznaczyć i... wiem, że jeszcze w After Effects'ie można to zrobić automatycznie, nie ręcznie, tak jak w Sony Vegasie się robi, tylko automatycznie. Ale ja nie posiadam Sony Vegas After Effects'a. Wiem, jeśli po tym filmem pobijecie rekord tego kanału, to być może kupię w maju lub czerwcu After Effects'a. Być może. I tutaj tak przesuwacie. Przesuwamy. Do dołu. Trochę do dołu. Trochę do góry. Trochę do góry. Tak, trochę do dołu, trochę do dołu, jeszcze trochę do dołu. Trochę w prawo. Trochę do góry. Trochę do góry.
Ja ogółem już Saba mi nie montuje filmów, tylko mi miniaturki robi. Bo jak zauważyłem, że jak zauważyłem, co pisaliście, jak powiedziałem, że mi montował, to zauważyłem, że jednak nie umie montować taki jak powiedział. Więc no. Trochę do góry. Czekajcie, zaraz do was wracam. Już jestem po cięciu. Halo? F11. Dlaczego on zawsze klika te F11? Jeju. No, dobra. To tak, mamy już tutaj film. Za pomocą Vegas Pro, bo tak wczoraj tak siedzę, myślę po wrzuceniu filmu, który widzieliście pewnie kilka dni temu, bo nie wiem kiedy to wrzucę, tak siedzę i myślę, fajnie by było zrobić serię jak montować jakiś popularny youtuber. No i więc pytam Sebę, czy opłaca mi się to robić. On mówi, że fajnie by to wyglądało i że poleca mi zacząć od Freeza, więc poszukałem kilka efektów, z których zesłynął Freeze. I pierwszy, który mi się nasuwa na myśl, to przycisk na palcu, więc no. Więc tak. Tutaj jakiś pulpit. Jakiś efekt przycisku subskrybuj, gdzie ja go